Cześć, z tej strony Bartek z Centrum Nauki Kopernik. Dziś pokażę Wam eksperyment, który nazwałem klepsydra. Potrzebne będą dwie identyczne butelki, olej, atrament oraz plastikowa karta. Do butelek do pełna nalewamy do jednej olej, do drugiej wodę. Do tej z wodą dodaję jeszcze kilka kropli atramentu, tak aby ją zabarwić. Obserwujemy również zjawisko dyfuzji. Sięgamy po plastikową kartę, nakrywamy nią butelkę z wodą. Przytrzymując kartę, odwracamy butelkę z wodą do góry nogami. Uważamy, żeby nic nie rozlać i stawiamy na szyjce butelki z olejem, tak aby otwory wylotowe się pokrywały. Wyciągamy ostrożnie kartę, przytrzymując całą konstrukcję. Dzieje się tak, ponieważ ciecze te mają różną gęstość, a dodatkowo się ze sobą nie mieszają. Różna gęstość oznacza, że mają one inną masę w tej samej objętości. Jedna z nich może być zatem lżejsza, a druga cięższa. Lżejsza wypłynie na wierzch, a cięższa opadnie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.